Są książki, które wystarczy wziąć do ręki i zanurzyć się w lekturze. Książki nie wymagające od czytelnika szerokiej wiedzy, znajomości danego tematu czy umiejętności odnalezienia nawiązań do innych dzieł literackich. Są też takie, które stanowią jednak pewne wyzwanie, wymagają wysiłku, uzupełnienia swojej wiedzy i do takich też należy książka Marcina Wichy Jak przestałem kochać design. To zbiór fascynujących obrazów, pozwalających spojrzeć na świat projektowania z nieco innej perspektywy. Marcin Wicha, grafik i autor książek, zdobywca paszportu polityki w kategorii literatura, zdobywca nagrody literackiej Nike, stworzył opowieść o designie w czasach PRL-u, o poszukiwaniu piękna w brzydocie, o rozczarowaniu otaczającą rzeczywistością oraz o zachwytach nią, a także o zmianie w podejściu do projektowania w czasach transformacji ustrojowej i później. Autor wspomina dzieciństwo oraz swojego ojca, architekta, który uczył go, czym tak naprawdę jest dobry design. Przywołując wspomnienia związane z konkretnymi przedmiotami, takimi jak smycz dla psa, klocki Lego, flamastry czy model Jeepa, Wicha Junior przypomina sobie tak naprawdę pierwsze lekcje projektowania. Podkreśla, że dla ojca dobry projekt był jednocześnie projektem funkcjonalnym, który stanowił rozwiązanie jakiegoś problemu. Następnie przenosimy się do czasów zmiany ustrojowej w Polsce, która to zmiana skutkowała również zmianą w podejściu do projektowania. Zaczęła rządzić dosłowność tak, żeby każdy mógł zrozumieć przekaz. Miało być kolorowo i błyszcząco w opozycji do szarego PRL-u. Wicha przemyca też w tych tekstach opis zasad kapitalizmu. Robi to oczywiście z perspektywy grafika, osoby projektującej, ale tak naprawdę nie tak trudno ówczesne trendy w tej dziedzinie przełożyć na kwestie ekonomiczne czy też społeczne. Autor opisuje także zjawisko logomanii. Im większe logo, tym lepsze. Z poczuciem humoru opowiada o tym, z czym musi się zmagać pracując z klientem oraz wskazuje na powiązania, związki tekstu czy też języka z tą dziedziną, jaką jest projektowanie. Ta publikacja wymaga od czytelnika albo wiedzy z zakresu polskiego designu, albo gotowości do jej uzupełnienia, bowiem na kartach książki Jak przestałem kochać design pojawiają się zjawiska, nazwiska i konteksty, których znajomość jest tak naprawdę konieczna do tego, żeby zrozumieć, o czym w rzeczywistości pisze Marcin Wicha. Czytając, często miałam wrażenie takiej narracji informującej, niezaangażowanej, choć tak naprawdę emocji w tej książce nie brak. Czy to we wspomnieniach, czy też w ocenach kryjących się często pod maską opisu danego przedmiotu, czy też zjawiska. Po przeczytaniu tej książki pozostał mi w głowie tak naprawdę jeden przekaz. Niestety, Polska jest dobra, jeśli chodzi o paradoksy i chociaż mamy znakomitych projektantów, nijak się to ma do naszej codzienności, w której nieustannie zmagamy się z różnego rodzaju utrudniającymi nam życie niepraktycznymi rozwiązaniami, jak chociażby druczki urzędowe. Mało tego, uważamy design za towar luksusowy, zapominając całkowicie, że przecież projektowanie dotyczy każdego przedmiotu w naszym otoczeniu, a poszukując przedmiotów pięknych, zapominamy często o ich funkcjonalności. Świetnie napisana, niezwykle inteligentna książka. Naprawdę polecam bardzo.